Teraz przenosimy się do Ukrainy. Mykoła Kniarzycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, jest naszym gościem. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie nastroje w Kijowie dzisiaj? Trudne nastroje, bo bardzo nieprosta sytuacja jest na froncie, bo agresorzy, Rosjanie zaczęli walkę za Liman, za te miasta, które jest w Donieckim obwodzie, a Ukraina jeszcze nie otrzymała wszystkiego sprzętu i broni, którą musi otrzymać od Zachodu. Także musimy, ja myślę, że w ciągu tego tygodnia będzie u nas trudna sytuacja na froncie. To jeszcze do tematu działań wojennych i tego, co się dzieje na froncie, jeszcze wrócimy. Natomiast chciałbym, abyśmy może wspólnie podsumowali, a właściwie, żeby pan podsumował wizytę polskiego prezydenta w Radzie Najwyższej Ukrainy. Widziałem zdjęcia, widziałem materiały filmowe. Nasz prezydent został bardzo dobrze przyjęty. A jak w kuluarach o tej wizycie się mówi? Tak samo jak i poza kuluarami. Bardzo dobrze. Naprawdę był bardzo dobrze przyjęty wszystkimi partiami i władzą, i opozycją ukraińską, i ukraińskim społeczeństwem, bo mówił o tych rzeczach, których chcą słyszeć Ukraińcy. Mówił o tym, że członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej jest sprawą jego życia. Tak samo to jest sprawa życia każdego Ukraińca, specjalnie teraz. I Rosja walczy przez te cele, tak? I kiedy widzimy, co mówią w Niemcach albo we Francji czasem o perspektywach europejskich Ukrainy, który jest bardzo sceptyczny. Kiedy czujemy od prezesa, od prezydenta kraju sąsiedzkiego, zawsze z niego z nami, że to jest sprawa jego życia, to oczywiście, że wszyscy ukraińskie polityki i społeczeństwo ocenia to bardzo dobrze. Co było najważniejsze w tym, z pańskiego punktu widzenia, w tym wystąpieniu Andrzeja Dudy? To było pierwsze wystąpienie prezydenta innego kraju w ukraińskim parlamencie od czasu, kiedy się zaczęła wojna. I te wystąpienie naprawdę dla Ukraińców było bardzo optymistyczne. Widzieli, że Polska jest przyjacielem Ukrainy, najbliższym przyjacielem. To ważne, bo jak wiemy, przed tym były różne sytuacje w stosunkach między Polską i Ukrainą, specjalnie między władzą Polską i Ukrainą też. А зараз бачимо, що і влада, і опозиція польська разом є підпарчем України. Робимо все для того, щоб ми звичинжили. І у нас так само зараз і влада, і опозиція. Наставлення до польського жонду, і до польської влади, і до опозиції, і до сполучення, і до кожного поляка є дуже добре. Так що з того пункту відзення, то було виступлення президента найбільшого приятеля України в святі, а то є для нас важливо, коли йде війна. To, co pan mówi o wzajemnych relacjach, brzmi bardzo optymistycznie. Pytanie, na ile to będzie trwałe? Dzisiaj jest wojna, dzisiaj jest sytuacja wyjątkowa. Te nastroje pozytywne, dobre, które są potrzebne w relacjach polsko-ukraińskich, na trwałe już pozostaną? Mam nadzieję na to, bo mamy wspólny interes geopolityczny. Co by tam nie było kiedyś w polityce historycznej, jakie by nie były stosunki między władzą i opozycją w różnych krajach, razem walczyli przeciwko Nord Stream 2, a ja myślę, że dobudowanie tego Nord Stream 2 stało początkiem tej wojny. Razem teraz walczymy za to, żeby broń szła i do Ukrainy, i do Polski, żeby Polska wzmocniała też. Бо очевидно, що наступного цілю Росії буде Польща. Так що історична ситуація буде проводити до того, щоб ті стосунки добре тривали довго і не скінчили ще зараз. Як в Україні відбірані са такі виповіді європейських політиків, які виразні дають до зрозуміння, що та війна триває за довго і що trzeba zrobić wszystko, aby ją zakończyć, nawet dają do zrozumienia za cenę jakichś ustępstw Ukrainy wobec Rosji.
katastroficznie. To jest to, czego się boimy. I boimy tego, że ja jestem polityką w opozycji. Ja denerwuję się z tego, że może być ciśnienie na nasze władze od tych polityków z europejskich, z Francji, z Niemców, dla jakichś umówień. Oczywiście, że nasze wyborcy tego nie podpierają. Nasze wyborcy wierzą, że musimy zwyciężyć w tej wojnie. Wszystkie terytoria ukraińskie muszą być ukraińskimi, a nie okupowanymi. Także to, że mamy takie nastroje w Europie, nas oczywiście, że denerwuje. I nie tylko opozycji, władzy, ja myślę, że teraz też. I przez to te słowa Andrzeja Dudy o tym, że nikt nie może mówić o przyszłości Ukrainy oprócz Ukraińców, jest ważne dla nas. Co prawda też można po różnemu traktować, bo w ukraińskim społeczeństwie ktoś mówi, że jak nasza partia, że musimy być członkami NATO i że nie mamy innego wyjścia. Ktoś mówi, że jest jakieś inne sposoby współpracy z NATO albo z Unią Europejską. Także oczywiście te słowa Dudy o tym, że musimy być członkami Unii Europejskiej, to jest też bardzo ważne dla nas. No ale też z historii znakomicie pamiętamy, że i o Polakach, i Ukraińcach decydowały często wielkie mocarstwa, nie pytając nas o zgodę, o zdanie. I pytanie, czy na koniec nie zwycięży ten biznes i robienie interesów, no bo z Rosją interesy robić trzeba, więc koniec końców Ukraina się okaże mniej ważna. Mam nadzieję, że nie, bo mamy sojuszników w Stanach Zjednoczonych, cały Stany Zjednoczone jest naszym sojuszniką. Mamy sojusznika w Wielkiej Brytanii, w Polsce, w krajach Baltii. Także teraz mam nadzieję na te, że te siły, które chcą pomagać nam zwyciężyć nad tym drakonem, nad agresorem rosyjskim, że będą w większości. Czego obecnie najbardziej brakuje armii ukraińskiej, jeśli chodzi o dostawy broni? Wszystkiego. Broni, artylerii, awiacji, system antypowietrzonych, przeciwko samolotów rosyjskich. Wszystkiego brakuje. Oczekujemy, że otrzymamy tylko te gaubice od Amerykanów i jest jeszcze ich za mało, a wszystko, o czym mówią na Zachodzie, że Ukraina otrzymaje broń i sprzęt, wszystko to otrzymamy gdzieś w ciągu najbliższych miesiąca albo miesiąca i pół. Jeszcze tego nie mamy. A specjalnie dlatego, żeby robić kontrnastup, potrzebujemy tego sprzętu dla nastąpienia i broni dla nastąpienia. Także oczekujemy, że wszystko to będzie, a jego jeszcze nie ma, to mamy nieproste czasy u nas na froncie, jak już powiedział pan. Najtrudniejsza sytuacja jest obecnie na froncie w Donbasie. Można momentami odnieść wrażenie, że ta rosyjska ofensywa jest w odwrocie, ale czy rzeczywiście tak jest? Czy to tylko takie wrażenie i życzenia nas wszystkich, aby Rosjanie zaczęli przegrywać tę wojnę? To jest wrażenie. Nie trzeba zapominać, że Rosja jest wielkim krajem, ma bardzo wielkie resursy. Sankcje pracują, tylko nie pracują tak szybko, jakby my by chcieli. I oni nie mieli sukcesu w pierwszym etapie wojny. Oni tak samo chcą się nauczyć i tak samo to robią. Także teraz zagrożenie dla armii ukraińskiej jest bardzo wielkie, dla ukraińskich mieszkańców też. Oczywiście, że oni nie zwyciężyli pod Kijowem i ukraiński kraj będzie, tylko trzeba rozumieć, że to będzie długa wojna. I zależy od tego, co będzie w Rosji i zależy od tego, kiedy otrzymamy i ile otrzymamy tej broni i ile Zachód będzie podpierał nas, bo to nie będzie, a dla Zachodu to jest naprawdę trudno. Nie tylko przez te interesy, o którym pan redaktor mówił, a i przez to, że wszystko to kosztuje pieniądze dla wszystkich i państw europejskich i Stanów Zjednoczonych. Także ja jestem optymistyczny oczywiście o wynikach tej wojny, tylko że rozumiem, że to nie będzie lepiej. Prosto. Powiedział pan, czeka nas długa wojna. Co pan ma na myśli? To są miesiące, lata? Do końca tego roku na pewno.
Może jeszcze w następnym. To będzie zależało od też i od polityki europejskiej i światowej. I od tego, ile podparcia otrzymujemy i w broni, i w pieniądzach. Bo też trzeba rozumieć, że gospodarka ukraińska jest absolutnie zniszczona. I stacje kolejowe, i stacje ropy, i paliw. Także trudno Ukraińcom teraz. A jak kwestie dotyczące rolnictwa, bo cały świat już się boi, że plony w tym roku w Ukrainie będą zdecydowanie mniejsze niż w latach ubiegłych ze względu na wojnę, ze względu na to, że część pól jest nieobsianych. Jak te prognozy wyglądają? No, na pewno ma pan dostęp do danych i tych prognoz. Tak, tylko ja widzę problemy nie tylko w rolnictwie, bo jak mamy gdzieś nieobsianych tam 20 albo 30% polów, to nie jest wielka zagroza dla Ukrainy. Jest zagroza dla całego świata, dla państw biednych, że nie otrzymują tej produkcji rolnictwa od Ukrainy, będzie u nich głód. A jak będzie u nich głód, to będzie bardzo dużo uchodźców do krajów Europy. I kiedy Rosja będzie podpierała wszystkie partie prawy w krajach Europy, dlatego żeby destabilizować sytuację w tych krajach, to oczywiście będzie ciśnienie i na Macrona, i na Scholza, i na innych polityków europejskich, dlatego żeby oni tak nie podpierali Ukrainy. Także ja widzę problemy w tym, że porty ukraińskie na Morzu Czarnym jest zablokowane, że kraje biedne nie mogą otrzymać tej produkcji rolnictwa z Ukrainy. W Ukrainie nie będzie głodu, a w połowie świata może być przez te wojny. No, mówi się, że to jest plan Putina, aby wywołać kolejną falę głodu w Afryce, zmusić tych ludzi do migracji. Zaczną znowu przez różnymi kanałami próbować docierać do Europy, aby wywołać kryzys migracyjny kolejny w Europie. Z jednej strony wojna w Ukrainie, z drugiej strony migranci, którzy uciekają przed głodem. Że to wszystko może być połączone w jakiś taki globalny plan Putina. A co pan o tym sądzi? Tak jest, przez co mówimy, że z naszego punktu widzenia to jest nie tylko wojna rosyjsko-ukraińska, a to jest plan Putina, żeby zacząć trzecie wojny światowe. I on chce destabilizować sytuację w całym świecie. Przez co trzeba bardzo szybko podpierać Ukrainę i dawać nam broń, dlatego że te jego pomysły były zablokowane na starcie. A nie mali żadnego sukcesu. Bo kiedy mówimy o rolnictwie tylko w Ukrainie, kiedy pan redaktor patrzy na mapę, to widzę, że te terytorie okupowane, one jest wielkie, tylko że to naprawdę będzie może na 20% mniej w rolnictwie, a w innych miastach to rolnictwo pracuje i te firmy, które tym się zajmują, też pracują. Także problema z tym, że nie mogą te produkcje eksportować. Czy Rosjanie nadal wywożą żywność, zboże z Ukrainy? Bo były takie doniesienia o tym, że były organizowane transporty, że Rosjanie w sposób zorganizowany zboże wywozili. Czy ten proceder trwa? I teraz wywoził. I zboże, i różne inne produkcje. Na przykład w Białorusi, w białoruskich sklepach oni sprzedają kapustę z Chersona. A dzisiaj były zafiksowane przez satelita dwa statki, które wywozili zboże na terytorię Krymu z Chersonskiego, po morzu. Także tak, oni to robią, kradą i zboże, i produkcję, i różne produkcje. Wszystko kradą. Ukraina płaci za każdy dzień wojny kilka miliardów euro dziennie. To są koszty wojny, jakie ponoszą Ukraińcy. Czy Ukraina w ogóle ma jeszcze swoje rezerwy jakieś, jeśli chodzi o finanse, aby tę wojnę prowadzić przez kolejne miesiące? Czy też tutaj niezbędne są środki z zagranicy? Nie mamy rezerwów. Bez środków z zagranicy nie zmożemy prowadzić tę wojnę i podtrzymywać nasze społeczeństwo. Trzeba mówić prawdę, to jest tak.
А Росія має ресурси, бо панство європейське нема того ембарго на ропи російське, і вони відсудження отримує венці, як витрачає тільки від панців європейських, хто купує ропи російські. А у нас такого резерву нема, бо продукція рольництва, наприклад, альбо є заблокована. А метал, який був дуже важливим для експорту України, теж дуже спадав, бо це було з Азовсталі відділи всі, а це був один з найменших продуцентів металу, наприклад. Так що трудна є фінансова ситуація. Co według pana będzie zakończeniem działań wojennych z pańskiego punktu widzenia? Kiedy będzie mógł pan powiedzieć, wojna się skończyła? Kiedy wszystkie terytoria obwodów donbaskiego, ługańskiego i Krym będą ukraińskim. Przepraszam, nie usłyszałem. Kiedy wszystka terytoria Ukrainy, włącznie z Krymem i z obwodem donieckim i luganskim, będą pod kontrolą Ukrainy i nie będą tam okupantów rosyjskich. Rozumiem. Myśli pan, że Unia Europejska przyjmie Ukrainę w miarę szybko, co i tak będzie oznaczało proces integracji, który będzie rozciągnięty na lata, no ale powiedzmy taka szybka ścieżka, jeśli chodzi o przystąpienie do Unii Europejskiej, to jest według pana realne, czy raczej tylko niepoprawni optymiści mogą na to liczyć? Я оптиміст. Мислю, що то є реальне, тільки мислю, що то буде залежало не тільки від, очевидно, що від країв європейських, очевидно, що від нашого підпарча міжнародного, а й від самих українців. Бо коли Захід хоче, або Стани Зіночені, Американі хоче підпірати Україну, вони мовляють, що підпарча і пеньонзи на відбудування втеді, коли буде реформи. І то для нас теж є дуже важливо. Бо Україна для того, щоб стати частиною панства, частиною Унії Європейської, мусить реформувати і свої сонди, і своє право, і дуже дуже праці є у нас. То є трудно в чому війни, розуміємо то, тільки що то для нас так само є важливо. І важливо є підпарча таких країв, як Польща, тому може бути цілий час, і втеді мислять, що дуже швидко перспективи європейські будуть справдзони для України. Chciałem się jeszcze dowiedzieć, bo Wołodymyr Zełenski ogłosił w trakcie wizyty Andrzeja Dudy w Ukrainie, że Polacy w Ukrainie otrzymują takie same prawa, jakie Ukraińcy mają w Polsce. Co to w praktyce oznacza? Я мислю, що він мовив о тим, що українці зараз їдуть до Польщі за вовненчним доводом. Не треба робити паспорт заграничний, як кедись то був в Україні. Я мислю, що Володимир Зеленський мовив о тим, що поляки бенду можуть працювати на території України без жодних там віз, дозволу, в якійсь бюрократії, можуть приїхати, мешкати тут і працювати, допомагати нам або разом з нами вальчити. Ale czy jest już jakieś rozporządzenie, ustawa? Bo to chyba, nie wiem, w trybie jakimś ustawowym czy rozporządzenia trzeba regulować takie kwestie. Musi być ustawa albo rozporządzenie rządowe. Czekamy, myślę, że to będzie. Jeszcze nie ma. Czyli nie, na razie tylko zapowiedź prezydenta. Tak, tak. Так, ну як він то мовив, то я мислю, що він буде ініціювати або устави, або жонти буде ініціювати якісь зміни до актів жондових для того, щоб то стало можливо. Я мислю, що влада то зробить. Як виглядає сьогодні Київ, якщо ході о функціонування? Я мислю, що 60% склепів супермаркетів є відкрите, 40% є замкнуто. Дуже дуже люди приїжджають до Києва, ті, хто виїхали. Очевидно, що маємо проблеми на станціях палів, є дуже колейки. І через то люди не можуть вживати свої самоходи. Так же виглядає, що самоходів є трошечки мені, як обецне. Все одно є їх більше, як було в перші місяці війни. Так же життя в Києві почина функціонувати нормально. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mykoła Kniażycki, deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, był gościem Onet Rano. Bardzo panu za tę rozmowę dziękuję. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję.